pozytywne. Już nastawiłam się jakby pozytywnie do tego wyjazdu. Dostaliśmy w sumie całkiem niedawno informację, że będziemy lecieć na Mistrzostwa Świata. Ale jestem, myślę, gotowa. Ja uważam, że jestem w dobrej formie. Trenowałam całe wakacje w klubie. Zaczęłam współpracę z trenerem od przygotowania motorycznego. Współpracuję również z trenerem Germanem dodatkowo. Pokazałam, że początek tej formy już na Mistrzostwach Śląska, teraz w Gliwicach. No i teraz główny start, te Mistrzostwa Świata. Wiem, że tam będzie czołówka światowa. Zobaczymy. Czekamy teraz jeszcze na decyzję, kiedy będą te cywilne Mistrzostwa Świata. No ale wydaje mi się, że część dziewczyn po prostu będzie też i na tych wojskowych. Na każdych zawodach takich międzynarodowych są mocne nazwiska. No tutaj na pewno będzie konkretnie. Byłem na igrzyskach wojskowych, także tam też na tych igrzyskach, gdzie startowali sami żołnierze, też były mocne nazwiska. No, wojsko się opiera głównie na sportowcach. No dla nas to jest mega duma, nie? Że możemy reprezentować właśnie Wojsko Polskie za granicami kraju i reprezentować właśnie się za granicą z orzełką na piersi. Ja się szykowałam już do gali Suzuki i od tamtej pory już jestem cały czas w treningu, także tak jak powiedziałeś, jestem w treningu, jestem przygotowana. No zobaczymy, na ile ta forma pozwoli mi tutaj powalczyć. Uważam, że fajnie, że mogłam po tak sporej przerwie znowu wrócić na ring, bo dziewczyny miały igrzyska, my miałyśmy tak naprawdę przerwę od startów. No a wiadomo, ten ciąg jest potrzebny, także cieszę się, że miałam możliwość startu teraz we wrześniu. W klubie już się też przygotowaliśmy na to i zrobiliśmy już od początku wakacji obozy pod top, także przygotowaliśmy się już długi okres czasu na to, nie? Że będzie ten wyjazd, także i udało się. Jestem w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, także dzięki tym, że jestem żołnierzem, umożliwia mi to, że mogę startować w tych Mistrzostwach Świata i dalej się rozwijać. Ja uważam, że forma jest, ciężko przepracowałem ten okres czasu, także myślę, że będzie dobrze. Czuję się bardzo dobrze, wagi nie robiłem, także nie jestem wysuszony. Myślę, że teraz troszeczkę świeżości złapię jeszcze i będzie dobrze. Nazwiska mogą się pojawić w kategoriach wagowych u każdej, bo wiele jakby sportowców jest żołnierzami w swoim kraju, więc ja spodziewam się tam czołówki też. Na tą chwilę nie kalkulujemy, zobaczymy jak wyjdzie losowanie, z kim boksujemy i trzeba wyjść i boksować. Także nastawiamy się na pewno na to, żeby zdobyć medal. Oczywiście najbardziej złoty, celujemy w złoty medal, jak będzie, zobaczymy. No jestem dumny z tego, że jestem w wojsku i mogę reprezentować kraj na arenach międzynarodowych z orzełkiem na piersi. No dzięki temu, że jesteśmy w wojsku, możemy trenować normalnie, tak? I bardzo nam pomagają. Myślę, że na pewno jest to na pewno im plus, że startujemy, że reprezentujemy wojsko. My jesteśmy w końcu żołnierzami, też są nasze obowiązki, ale też duża przyjemność i dla nas jako żołnierzy duże wyróżnienie. To był taki dobry sprawdzian przed tymi mistrzostwami? Przepraszam, ale Sandra. Jaka Sandra? Tu nie ma Sandry, nie gada. Wiem, że na koniec chciałaś coś zaśpiewać. Tak, ale nie teraz, może kiedy indziej.